ta telewizja, która nic nas nie zawodzi. Panie z telewizji TTM! Zapraszamy wszystkich do wspólnego porowodu. I wszyscy mieszkańcy osad gromadzili się kiedyś w obserwatorium stosu. Po zapaleniu świętego ognia przez najstarszego mieszkańca wszyscy wyznawali i przebaczali sobie publicznie swoje winy. To dzisiaj również możemy uczynić. Ja będę pierwszą, która przeprasza wszystkich, których uraziła. Była to więc noc pojednania, a także czas możliwości znalezienia kwiatu paproci, który oczywiście gwarantował wszystkim, którzy go znaleźli, miłość, dostatek i szczęście. Pewne elementy takich zwyczajów przetrwały jako zadośćuczynienie za wszystkie winy. Nasza Sobótka, drodzy Państwo, rozpoczęła się przemarszem od siedziby Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ulicami naszego pięknego i pięknieniącego coraz bardziej miasta. Naszym kolorowym porowodem rozpoczęliśmy wspaniałą zabawę. Już za chwileczkę przypłynie do tego pomostu Neptun i Prozerpina. Będziemy go tutaj hucznie witać, a panny rzucą wianki na wodę po to, aby zapewnić sobie szczęście, dostatek i już niebawem za mąż pójście. Jaka jest rola Neptuna w nocy świętojańskiej? Przejmuje kontrolę nad całym miastem, zaprasza do wspólnej zabawy. Po prostu, żebyśmy się dobrze bawili, do białego rana. Morze szum, Kakuć śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. Tradycyjna Sobótka, która polega na tym, że po pierwsze bawimy się wszyscy razem, cieszymy się, że jesteśmy razem, a takim highlightsem, takim powiedzmy wieczornym wydarzeniem będzie zapalenie beczki, która jest na plaży, właśnie tu zaraz obok, wkopany pal, duża beczka, która zostanie zapalona i zostaną praktycznie, to jest taki moment zrównania dnia z nocą, takiego święta, gdzie wszyscy się cieszą, że jesteśmy razem, że wszyscy szczęśliwi wrócili do domu. Jest to takie miejsce, które rozpoczyna taką naszą wspólnotę, podkreśla ją. No i od tego momentu zaczynamy się bawić do samego rana.